Witam serdecznie, witam na kanale i zapraszam na podcast. Pod lustrem wody, akwarystyka z pasją. Dziś na podcaście opowiem Wam o pielęgnicach. Chodzi o to, czy w akwarium ogólnym można hodować pielęgnice z innymi rybami, takimi jak mieczykami, molinezje, nawet gubiki, neony i tak dalej. I o tym porozmawiamy. Znaczy ja Wam będę opowiadał właściwie, ale przedtem powiem Wam o problemach technicznych, które mi się przydarzyły wczoraj, bo opublikowałem dwa filmy, trzy właściwie, z czego dwa miały problem z lagami. Czyli no troszeczkę, no nie troszeczkę, bo bardzo cięło i nie wiedziałem, jaka jest tego przyczyna. Już mi się to kiedyś zdarzyło kilkakrotnie i do dnia dzisiejszego właściwie nie zidentyfikowałem problemu. Jako że nie lubię, jak mnie coś irytuje, a mnie to strasznie irytowało, więc postanowiłem ten problem wreszcie rozwiązać. No i to jest pierwszy film, który robię, ten podcast robię po tym, jak chyba się uporałem. Znaczy zobaczymy po prostu, jak zakończę tego podcasta, czy problem został rozwiązany. Według filmów, które pokazywały, jak rozwiązać problem z tymi lagami, większość niestety nie dawała sobie rady. To znaczy, to co pokazywali ten instruktaż, jak się pozbyć tych zacinek, przycinek filmu, nie działała tak naprawdę. Choć i po pewnym czasie znalazłem taki stary film ze średniowiecza dosłownie, jeżeli chodzi o sprawy związane z komputerami, internetem i tak dalej. To średniowiecze, bo chyba ze 8 lat miał ten film. I wychodzi na to, że jest to działające. Ten podcast jest po części też sprawdzianem tego, czy będzie się działo dalej, czy się nie będzie działo. No, a teraz przejdźmy do tematu głównego podcasta, czyli pielęgnice w akwarium ogólnym. Więc jeśli chodzi o pielęgnice, jak najbardziej możemy hodować je w akwarium ogólnym. Jest bardzo, bardzo dużo odmian pielęgnic, które spokojnie możemy wprowadzić do zbiornika ogólnego, czyli zbiornika, w którym żyje wiele różnych rodzajów ryb, spokojnych ogólnie, czyli powiedzmy tam mieczyki, molinezje, gubiki, czy skalarki, czy neony, barwniaki jakiegoś różnego rodzaju, czy brzanki. I spokojnie możemy trzymać właśnie pielęgnicę z tymi rybami i te ryby z pielęgnicami. Oczywiście nie każda pielęgnica się nadaje do tego, żeby ją umieścić w zbiorniku ogólnym, gdyż jest dużo odmian pielęgnic bardzo agresywnych, ale i chodzi tutaj też o rozmiary.
duża część pielęgnic no, jest pokaźnych rozmiarów, rośnie do pokaźnych rozmiarów, także nawet 50 cm w akwarium potrafi osiągnąć, więc no, jest to problematyczna ryba, która no, mimo że jest piękna, zajmie nam cały zbiornik. W jakich zbiornikach najlepiej trzymać pielęgnicę z innymi spokojnymi rybami? No wiadomo, że czym większy zbiornik, tym jest lepiej, czyli no, zaczynamy przynajmniej od 200 litrów dla dobra wszystkich ryb. Wiadomo, że litraż jest uzależniony, może inaczej, wpuszczenie pielęgnic do ogólnego jest uzależnione od litraża i ilość tych pielęgnic jest uzależniona od litraża. Jeśli dysponujemy dużym akwarium, czyli na przykład 375 litrów, 300, 350, 400 litrów, no to tych pielęgnic możemy dosyć sporo wpuścić. Nawet bym powiedział, że trzy rodzaje. Oczywiście statka małe wtedy, ale mamy głowę spokojną o to, żeby były te trzy różne odmiany. Pielęgnice z reguły te spokojne lubią być mimo wszystko trzymane w stadach, nie pojedynczo, nie podwójnie, czyli nie jedną parkę, a przynajmniej te 6 sztuk jest dobrze wpuścić do zbiornika naszego, dzięki czemu no, takie statko lepiej funkcjonuje. I fauna jest w naszym akwarium dosyć wtedy atrakcyjna. Pielęgnice z reguły trzymają się od środka do dołu zbiornika, z reguły. Oczywiście każda pielęgnica jest terytorialna i każda pielęgnica broni swojego terytorium, ale z reguły robi to wobec swoich pobratańców, czyli no, tego samego rodzaju. Choć no, oczywiście musi przegonić ryby i inne, które naruszają pewne zasady, które ona wprowadza. Przy akwarium powiedzmy takim przeciętnie dużym, czyli o granicach 200-240 litrów, myślę, że spokojnie możemy wprowadzić dwie odmiany. Oczywiście pielęgnic spokojnych. Bo choć można by się pokusić nawet o trzy, ale wtedy musimy zmniejszyć liczbę osobników w stadzie. A tego chyba nie chcemy. Ale dwie odmiany już nam uatrakcyjną naszą faunę, czyli będziemy mieli dosyć kolorowiej, ciekawiej, więcej rodzajów ryb i bardziej przyjemne do patrzenia obserwacji będzie akwarium. Jeśli chodzi o pielęgnice, jakie są te spokojne? We wszystkich rodzajach gatunków, no może przesadzam we wszystkich, ale duża część gatunków ma wśród swojej rodziny ryby, które są ogólnie spokojne. Nawet pyszczaki dysponują bodajże czterema. O, przepraszam. No, telefon przerwał nam tutaj mój podcastik. Dobra. Więc tak. Pyszczaki również możemy trzymać w akwarium ogólnym. Są co najmniej cztery odmiany, bardzo spokojne, nieduże rosnące i bardzo ciekawie ubarwione. Oczywiście ja tu nie będę wam wymieniał żadnych odmian, konkretnych sztuk. Jeżeli będzie kiedyś potrzeba, no to wtedy wam powiem. W Afryce również są pielęgnice rzeczne i jeziorne, które żyją powiedzmy w takich lasach, gdzie są rzeczki, gdzie są zatoczki i one również mogą być trzymane.
Są to oczywiście barwniaki. Jest ich tu co najmniej 4, może nawet 5 odmian, które nie rosną duże, a również nie są agresywne, które też możemy wpuścić do tak zwanego akwarium ogólnego. Ameryka Południowa również dysponuje takimi pielęgnicami, które możemy spokojnie wpuścić do zbiornika z innymi rybami. I tu jest, tu są akary. Jest kilka odmian, która również rośnie nieduża i oczywiście nie jest agresywna. Oprócz akar, Ameryka Południowa dysponuje apistogramami. To są jedne z najmniejszych pielęgnic, które również możemy trzymać w ogólnym zbiorniku, ale już tutaj musimy spełnić kilka warunków, bo to są z reguły bardzo spokojne pielęgnice i one nie mogą być stresowane przez inne ryby. Czyli tu ogólne akwarium musi być wyposażone, znaczy mieć u siebie ryby o ogólnie spokojnej naturze. Więc ogólnie to nie ma przeciwwskazań do trzymania pielęgnic, tylko musimy je dobrze dobierać, poczytać troszeczkę o nich i jeżeli chcielibyśmy dysponować na przykład w swoim akwarium jakimiś pielęgnicami, no to nie ma z tym problemu. Każdy z Was może, tym bardziej, że barw jest naprawdę sporo i rodzaj tychże pielęgnic, które nam urozmaicą naszą faunę w akwarium. Jeżeli uważamy, że mamy troszeczkę za nudno, no to jak najbardziej możemy sobie pozwolić na pielęgnicę. Oczywiście skalar jak najbardziej, tylko skalary, jako że rosną dosyć spore, więc na 200 litrów nie więcej jak dwie pary, no tak myślę, że nie więcej jak dwie pary, bo będą się po prostu ganiały i ta para prime, czyli ta pierwsza para, która jest tą parą taką numer jeden i ona rządzi w stadzie, odgania inne z rewiru, który może mieć nawet 70 cm kwadratowych, więc no zdławi tą drugą parę. Nie zawsze tak jest. W większości ryb jest zawsze tak, że czasami trafimy na osobniki, które są bardziej agresywne. Nawet w mieczykach, czy molinezjach, czy w zmieniakach znajdzie się zawsze, znaczy nie zawsze może, ale czasami się zdarzy osobnik, który jest ponadprzeciętnie agresywny. No i najlepiej jest po prostu takiego osobnika z akwarium wyłączyć, żeby nam tutaj nie robił zamętu. Ale powiem Wam, że bywają nawet w bardzo agresywnych rybach osobniki bardzo spokojne. Kiedyś pamiętam, miałem dawno, dawno temu w 200-litrowym akwarium parę czerwieniaków dwuplamych. Jedne z najbardziej agresywnych ryb. I powiem Wam, one się w ogóle nie interesowały niczym. Znaczy żadnymi innymi rybami. Przy tarle, jak miałem tarło, były młode, no to takie tam miały ten rewir w granicach 30 cm maksymalnie od miejsca, w którym się znajdowały. I w ogóle nie ganiały mi ryby. Tam miałem mieczyki, skalarki były, guramki, bojowniki były też i żadnej agresji wobec ryb. Ale na przykład znajomy miał te barwniaki i agresja była bardzo wysoka. Musiał się pozbyć. Także w każdych gatunkach zdarzają się chuligani. No i niestety, którzy nam robią bałagan w akwarium. Także
idąc ku końcowi tego niedługiego podcasta, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby nie posiadać w ogólnym akwarium ryb pielęgnicowatych. Oczywiście akwarium nie może być małe, bo wtedy jesteśmy bardzo ograniczeni z rybami, ale takie 200 litrów już pozwala nam na wpuszczenie dwóch odmian w granicach 4 do 6 sztuk tych nieagresywnych pielęgnic, z tych mniejszych, żeby nie przerastały po prostu, żeby, no ja uważam, że takie do 10 cm spokojnie możemy 4 sztuki, czyli po dwie parki z dwóch odmian wpuścić i będziemy mieli przyjemność obserwacji. Jak widzicie, u mnie jest sporo ryb w tym akwarium i jest 8 barwniaków Tomasa, 4 parki, znaczy 4 samce, 4 samice. Czy parki? No jeszcze nie wiemy, one się jeszcze nie podobierały, choć zauważyłem, że już tańcują, czyli samce pokazują swoje wdzięki, samiczki też. Myślę, że lada moment będą się dobierać, choć jeszcze są młode. No zobaczymy po jakimś czasie. Tak jak mówiłem, że również pyszczaków jest kilka odmian, które spokojnie można w ogólnym trzymać i rośliny im nie będą przeszkadzały, naprawdę. Są odmiany, które nie wyrywają, nie niszczą roślin ani podłoża zbytnio, więc i to są piękne pyszczaki, łącznie z tym chyba bodajże rdzawym też się zalicza do tak zwanych bardzo łagodnych, to też są pielęgnice, tak? Więc no, każdy z Was może spróbować. Wiadomo, że dobór par najlepszy jest przy dużym stadzie, czyli no przynajmniej te 6 sztuk kupujemy i wtedy z tego nam się te 4, czyli dwie parki zrobią i wtedy mamy całkiem fajne stadko. Barwniaki, naprawdę barwniaki, jest szczególnie te tak zwane czerwonobrzuche, tylko że akurat nie czerwonobrzuche, ale jest chyba około 10 odmian, które są bardziej ciekawie ubarwione niż te czerwonobrzuche. I tak jak Nigerian Red, Nigerian, już nie pamiętam dokładnie, ale tam jest kilka tych właśnie odmian, które są bardzo ciekawie ubarwione. Można nawet takich wprowadzić 3 odmiany takiego 200-litrowego po 4 sztuki, żeby nam się, to mamy 12 sztuk i mogą sobie tam buszować po naszym akwarium. Bardzo różne są wtedy, naprawdę są bardzo różne, tylko odpuszczamy sobie tego barwniaka czerwono-brzuchego, takiego pospolitego, nie ma co go, to jest pospolity, o wiele więcej jest ciekawszych innych odmian. Na Allegro chyba ktoś tam ma tego oliwkowego, czyli szmaragdowego, bodajże to się tak nazywa, bo ten tak zwany szmaragdowy, co niektórzy proponują, to jest właściwie nie szmaragdowy, tylko tak zwany Nigerian Red, czyli bardziej taki purpurowy, bo szmaragd to nie jest czerwień, tylko zieleń, ale jak już mówiłem w kilku materiałach, że dużo ryb u nas jest sprzedawanych z dziwnymi nazwami, widać, że ludzie pojęcia nie mają tak naprawdę, co sprzedają. No cóż, mam nadzieję, że ten podcast Was zaciekawił. Zapraszam do dyskusji pod filmem. Również zapraszam do udziału w konkursie na nazwę dla Gubika obiekta P4004. W zakładce na stronie YouTube u mnie jest w społeczności ten konkursik i jeżeli ktoś ma ciekawą nazwę na niego, oczywiście trzeba tą nazwę tak, żeby się choć trochę kojarzyła
z jego ubarwieniem, ewentualnie może być to nazwa inna, niekoniecznie z ubarwieniem związana, ale dosyć ciekawa. Oczywiście nagroda to jest bycie chrzestnym, czyli nadanie imienia, które my żeśmy podali temu gatunkowi. Także zapraszam do udziału w tym konkursie. Już jest kilka pomysłów. Ja wybiorę najlepszy, ewentualnie nie wybiorę, bo jeżeli stwierdzę, że nazwy są nie takie, uważam, że nie pasują, choć moje zdanie może być mylne, ale ja chcę się czuć dobrze z tym. Także zapraszam. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału. Dziękuję za wszystkie łapki w górę. To pozwala na zwiększenie zasięgu. No i motywuje w dalszych pracach i powiedzmy daje większą motywację, żeby materiały były coraz lepsze i ciekawsze. Także dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia.